Bardzo prosty wzmacniacz firmy Sony. Model TA2650, ale ładnie grający. Zachowany w ładnym stanie zewnętrznym. Jeden kanał jest uszkodzony. Tu mamy kanał prawy. To już pomijam takie detale jak trochę trzeszczące potencjometry, czy niekontaktujące przełączniki, bo to już w takim starym sprzęcie, który nie był naprawiany, jest standardową usterką. Urządzenie brudne, gałki, przyznam, że bardzo zanieczyszczone, aż można się, że tak powiem, trochę pobrzydzić. O, dzieją się jakieś cuda, coś tu nie kontaktuje, coś zaczyna charczeć. Żyje troszeczkę swoim życiem. Ale ze względu na to, że jest w ładnym stanie, z drewnianymi boczkami, warto się nim zająć. Lekko przykurzony, bym powiedział. No tak, troszeczkę. Nic się tutaj strasznego nie dzieje. Wygląda na to, że jestem pierwszą osobą, która do niego wygląda, ponieważ nie jest nigdzie wypryskany, wysmarowany. Nie ma żadnego śladu ingerencji. O, teraz już mamy ślad ingerencji. I ma praktycznie tylko zimne luty. Zaraz to Wam pokażę. O. Teraz charczy. Już nie. Myślę, że wystarczyłoby tylko go umyć, czy nawet nie myć kompletnie. Wydmuchać sprężonym powietrzem wnętrze, umyć panel przednich gałki i wystawić na sprzedaż tak jak leci. I napisać stan kolekcjonerski, stan gabinetowy i tak dalej, i tak dalej. Wiecie to, jak, w jaki sposób to wszystko się odbywa. Natomiast, co będzie dalej, nie wiadomo. A może zaczną trzeszczeć przełączniki, może zaczną przerywać potencjometr lub odwrotnie. Mogą się dziać z tym różne cuda. Ale takie rzeczy to nie u mnie. W związku z tym podejmę się wykonanie renowacji tego urządzenia. Sprawdzenie kondensatorów, przygotowanie przełączników i potencjometrów, mycie, regulacje, czyszczenie, usunięcie tych zimnych lutów. I wydaje mi się, że serwis takiego urządzenia zajmie, myślę, około 8 do 10 godzin. W związku z tym koszt serwisu takiego prostego wzmacniacza wyniesie tyle, ile taki wzmacniacz na rynku kosztuje przed serwisem. Czas start. Aha, tu jeszcze jest skrzywiona ośka od selektora wyjścia głośników. Więc może być tak, że podczas próby prostowania coś ulegnie destrukcji, ale to się okaże. Jak zwykle podstawowe czynności to są takie, że trzeba zdjąć panel przedni, aby zabezpieczyć go przed porysowaniem, ponieważ jest akurat bardzo ładny. Dodatkowa kwestia jest taka, że z tego wzmacniacza ktoś odkręcił nóżki. Nie mamy nóżek, ale nóżki akurat mam do Sonego w dużych ilościach oryginalne i nie będzie to stanowiło żadnego problemu. Bardzo dobry potencjometr jest tutaj zastosowany do regulacji głośności. Jest to Alps RK40, tak zwany czarny Alps. Mamy go w tym miejscu. Sam taki potencjometr potrafi kosztować nawet 250 zł używany. Więc w niektórych sytuacjach opłaca się taki wzmacniacz rozmontować na części bardziej niż jego naprawa. Panel przedni ładny. Drewienka nie są jakieś takie rewelacyjne, ale drewienka są to elementy opcjonalne, montowane dodatkowo i nie w każdym takim wzmacniaczu były zakładane seryjnie. Tu jest przycisk do włącznika power i ten przycisk jest podświetlany neonówką. Tu mamy neonówkę w środku. O właśnie. Kurczę.
tu mieliśmy neonówkę w środku. Na szczęście dysponuję taką neonówką. Oryginalną Sony, ponieważ kilka tych wzmacniaczy rozmontowałem, więc nie powinno być z tym problemu. Natomiast i tak jak żarówki, ona jest tutaj wklejona, wsadzona i powinien to być element z gumy, ale ten element z gumy zamienił się już w element z betonu praktycznie. No i neonówka szklana uległa destrukcji. To są takie detale. I już mamy pierwszy element, który trzeba będzie wymienić, czyli neonówka. Pierwsze straty już są za mną. No to co? Trzeba rozmontować całą tą ramę, ponieważ jak widać od spodu nie mamy dostępu do elektroniki. Rama jest tutaj tak skonstruowana, że możemy ten cały przód położyć i mamy dostęp do płytek, odkręcając te śruby i korzystając z tej śrubki jako kołki do zawieszenia tego panela przedniego. I jak zwykle rozkładanie jest bardzo szybkie. Gorzej, jak wiadomo, w drugą stronę. Do serwisu tak się to wszystko ładnie rozkłada. Jeżeli byłby tutaj ten wkręt, to by się to trzymało dosyć porządnie. Jeśli chodzi o tylną ściankę, też będzie trzeba ją położyć, żeby był dostęp do tranzystorów mocy i do tego, aby to wszystko ładnie wyczyścić. Tu mamy też od razu ciekawe rozwiązanie. Nie ma żadnej smyczy, nie ma żadnego przewodu, jest złącze sieciowe fabrycznie zamontowane. Moim zdaniem jest to bardzo dobre rozwiązanie. O. I tak samo tutaj można częściowo ten panel tylny położyć. Tutaj akurat to ograniczenie całego położenia jest spowodowane tym, że mamy to spięte opaską zaciskową, tę wiązkę przewodów. O. Ale o nie, już jest zdecydowanie lepiej. Także mamy dostęp do tranzystorów mocy. Tranzystory są firmy Sanken oryginalne. Teraz to wszystko trzeba będzie przede wszystkim umyć, ale zanim trafi to do mycia, to odkręcę tą blachę. Tutaj nie będę na tej części tylnej nic robił. Tutaj nie ma żadnego przełącznika nawet do czyszczenia. Ale do mycia należy odkręcić to zabezpieczenie tutaj tego selektora napięcia zasilania. Element ramy oddzielony. Trochę brudu. Tu już mamy teraz bardzo dobry dostęp do wymycia tych płytek. Jeszcze przed myciem trzeba wyjąć ten cały blok końcówki mocy. I tu można to zrobić na dwa sposoby. Odłączyć tutaj tą płytkę od radiatora, odkręcając płytkę od spornika i wyjmując tranzystory mocy, albo wyjąć jakby cały ten kompletny zespół, odkręcając wspornik, na którym jest zamontowany radiator i płytka końcówki mocy. Taka ciekawostka, mamy tu bardzo nietypowy kondensator filtrujący. Jest to Nishikon Dual C. To były kondensatory też stosowane w Marantzach i jeszcze w niektórych innych urządzeniach. Jest to kondensator podwójny. Aktualnie takie kondensatory są absolutnie nigdzie niedostępne. I teraz, jeżeli taki kondensator Dual C będzie się kwalifikował do wymiany, to jedynym rozwiązaniem jest zastosowanie dwóch kondensatorów pasujących parametrami w to miejsce. Innej technicznej możliwości nie ma. W którymś Sansuyu też są takie kondensatory, ale nie wiem, czy tam był Nishikon, czy tam był jakiś inny. Nippon chyba był też właśnie podwójny. I w tym momencie dorabiałem płytkę i montowałem kondensatory 4 zamiast 2 podwójnych. To samo jest w Marantzu chyba 2285 albo 2385 i też taką procedurę wykonywałem. Jest to dosyć czasochłonna operacja, ale jest to jedyna opcja uratowania takiego urządzenia, gdzie mamy ten typ kondensatoru zastosowany. O! No właśnie. Jednak nie byłem pierwszy. Ta-dam, 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 ta-dam. Proszę bardzo.
rzeźba. Nie wiem, dlaczego tak się wydarzyło, ale jak widzicie, jest tutaj troszkę ten obud drukowany połatany. I to może być przyczyną tego, że były jakieś niekontakty. Ale myślę, że z tym sobie też poradzę. Jakoś to było zrobione dosyć nieudolnie. Źle ta soldermaska oczyszczona. I stąd to się wszystko za bardzo nie powiodło. Trzeba go odbudować, tak żeby był pełnosprawny. Teraz, zanim trafi do wody i szorowanka, jeszcze trafi na dwór i sprężonym powietrzem usunę te niewielkie ilości kurzu. Jak można zauważyć, urządzenie nabrało teraz normalnego wyglądu. Jest bardzo ładne, czyste, przede wszystkim czyste. Miałem nie demontować tych gniazd RCA, ale były pokryte taką śniedzią, która później może wpłynąć na jakość połączenia pomiędzy wtykiem a gniazdem. W związku z tym zostały wymontowane i bardzo dokładnie wyczyszczone, tak aby tą śnieć usunąć, ten nalot, który powoduje brak kontaktu. Potencjometr regulacji głośności wymontowałem przed myciem, w tym celu, aby nie uszkodzić tej oryginalnej papierowej naklejki, która mogłaby zostać rozmoczona przez wodę. W międzyczasie jeszcze bez demontażu tych przełączników, bo akurat tutaj jest taka opcja, zdjąłem tylko elementy mechaniczne i wyczyściłem te zanieczyszczone przełączniki. Także teraz kolejna praca polegająca na zdemontowaniu tych tutaj przełączników oraz potencjometrów, które należy rozmontować i wyczyścić. Do wyczyszczenia jeszcze będzie włącznik sieciowy, ale tu już nie będę go odlutowywać. Zrobię to w takiej formie, jak on już jest tutaj na uwięzi. Tu jeszcze mam do prostowania ten element. Tu jest krzywe. Bardzo często podczas próby prostowania pęka w tym miejscu i wtedy robi się problem. No jest jakaś metoda na to, żeby to wyprostować i jak widać jeszcze trzeba to tutaj porządnie umyć, bo jest brudne. Na razie zajęło to dość małą ilość czasu, ale zabawa się rozkręca. Jeszcze jedna taka uwaga, obejrzałem laminat, tą płytkę PCB, dlaczego ona była tutaj lutowana. Nie wiem, dlaczego ktoś to robił, ponieważ nie widzę przynajmniej z tej strony i z drugiej strony żadnego pęknięcia laminatu, więc nie wiem, co miało na celu drapanie tych ścieżek i lutowanie. Teraz demontaż poszczególnych przełączników w celu ich wyczyszczenia oraz demontaż potencjometrów. Zestaw przełączników oraz potencjometrów do naprawy. Są tutaj różne przełączniki, pomimo że wyglądają identycznie i też mają trzy pozycje. Jednak wewnętrzna konstrukcja ich jest troszkę inna. Z tego też względu mają inne numery katalogowe i warto na to zwracać uwagę. Jeżeli takie przełączniki pomylimy, może być później problem po złożeniu i sprzęt nie będzie działał poprawnie. I możemy później poświęcić wiele godzin na poszukiwanie usterki, którą sami zrobiliśmy przez to, że nie zostały te przełączniki odpowiednio oznaczone podczas demontażu. No dosyć mocno zabrudzony. Zdejmę te blaszki kontaktowe. O. I taki przełącznik nie będzie działał poprawnie. Nie będę już Państwa zanudzał czyszczeniem przełączników, bo to robią już wszyscy. Zapoczątkowałem wiele trendów w serwisie w Polsce, które zacząłem pokazywać na tych filmach. Jako pierwszy pokazałem, jak się naprawia lub czyści potencjometry. Wiele rzeczy pokazałem jako pierwszy, ale niech się młodsza wiara uczy i wyciąga z tego jakieś wnioski. I oby starsi serwisanci również pogłębiali swoją wiedzę dotyczącą napraw, a nie klepali tego, co się nauczyli 30 lat temu. Przełączniki mam już gotowe.
3 potencjometry są zrobione, ostatni został do zmontowania. Te przełączniki selektora i selektora głośników mam już zrobione. Tutaj są potencjometry skręcone za pomocą śrubek. Tu już jest kolejny przygotowany ostatni balans po wyczyszczeniu. Był całkowicie zanieczyszczony, czarny, do zmontowania i praktycznie można to poskładać. Pozostanie mi sprawdzenie kondensatorów elektrolitycznych, w jakim one są technicznym stanie. W międzyczasie umyłem strasznie zabrudzone gałki. Bardzo długo te gałki się moczyły w detergencie. Są bardzo ładne, bez ryski. Jeszcze będzie trzeba bardzo dokładnie wymyć panel przedni. Niektóre takie zanieczyszczenia są dość trudne do usunięcia i wymagają nieraz dwu albo nawet trzykrotnego mycia. Jak na razie 5 godzina już jest prawie za mną, a efektów jeszcze nie widać. W całej renowacji nie możemy pominąć włącznika sieciowego. Jest to w sumie główne zasilanie urządzenia. Zajrzymy do środka. Mocno przyjarany. Tu mamy takie piękne styki. Dopiero po ich wyczyszczeniu ocenię, w jakim stanie są konkretnie, ponieważ teraz przez to, że one są brudne, nic nie da się tutaj zauważyć. Takie wstępne czyszczenie będzie przy pomocy wacika. No mają jakieś tam lekkie zużycie, ale nie jest źle. Włącznik sieciowy będzie się jeszcze nadawał do użycia. Wystarczy, myślę, na drugie tyle, co już przetrwał. Trzeba tylko te styki lekko spolerować i będzie ok. Płytki polutowane. Jeszcze nie testowałem kondensatorów elektrolitycznych, ale na razie umyję to wszystko stopnika po lutowaniu, ponieważ fabryka tego nie myła. Ja też tutaj po lutowaniu zostawiłem sporo stopnika. Płytki mają wyglądać ładnie. Pomimo, że sprzęt ma być po renowacji, to również musi być w środku czysty i przejrzysty, tak? Czasami taką operację trzeba powtórzyć kilkukrotnie, żeby całkowicie topnik umyć. Sprawdziłem kilkanaście kondensatorów, wszystkie trzymają parametry, jednak wytypowałem 4 do wymiany. Nie z tego względu, że są uszkodzone wewnętrznie, ale są uszkodzone zewnętrznie. Nie wiem, co było tego przyczyną. Tu mamy taki kondensator, który jak widać pod tą folią jest cały spuchnięty, ma bąble, z zewnątrz jest skorodowane aluminium i tak mają właśnie te 4 sztuki. One były obok siebie zamontowane. Nie wiem, co spowodowało takie właśnie działanie, ale możliwe to, że zadziałał klej, ponieważ one były sklejone klejem i opary tego kleju mogły spowodować korozję aluminium. Natomiast są to kondensatory szczelne. Zdarza się ten typ kondensatorów uszkodzony, ale dość rzadko. Natomiast te są sprawne, ale będą wymienione ze względu na usterkę taką bardziej zewnętrzną. Możliwe, że jakby go zgnieść, to aluminium pod tą folią będzie już przeżarte na wylot. Część urządzenia przygotowana. Teraz trzeba pomyśleć, kto miał na myśli i co miał na myśli, robiąc to zamieszanie na tej płytce. Nigdzie nie znalazłem pęknięcia, przynajmniej pęknięcia nie ma od drugiej strony. Ja to oczyszczę ze spoiwa i zobaczymy, co tam się dokładnie pod spodem dzieje. No jest jakieś pęknięcie, które w teorii biegnie tutaj, aż do tego miejsca. Tu nawet widać taki rowek. W tym miejscu tu. I tu gdzieś idzie. O. Tak to wygląda. Zastanawiam się, czym to było spowodowane. Może było uderzone
ten górny kondensator. Górny kondensator jest dociśnięty poprzez podkładki gumowe do górnej pokrywy. Jeżeli coś komuś nie grało i ktoś dostał nerwicy i uderzył z piąchy w górę, automatycznie mogło to tutaj pęknąć. No, pozostaje to jakoś tak w miarę ładnie oczyścić, a nie tak podrapać, jak jest w tej chwili. I pocynować praktycznie te elementy. Można dać tutaj pod tą cynę cienki drucik na te łączenia punktów. To jest jeden plus. Mamy przykładowo, tu mamy masę. Tu mamy, załóżmy, minus. Ta ścieżka nie jest pęknięta, jest cała, ale ktoś się tutaj jednak wcześniej próbował połatać. No nie jest to zrobione ładnie. Wystarczy to oczyścić i tyle. Natomiast na pewno nie było to przyczyną tego, że jeden kanał nie grał. Do tego jeszcze będę musiał dojść po obejrzeniu obwodu drukowanego. Teraz skrobanie solder maski. I zrobił się nie lada problem. Pomijając pęknięcie na płytce drukowanej, które jest od tej strony niewidoczne, ten kondensator zakończy swoje życie. Na dodatnim biegunie ma 4500 pojemności, a na ujemnym 6030. I jak można już zauważyć, tu mamy zawór bezpieczeństwa i ten zawór bezpieczeństwa jest wybrzuszony. O, ten kondensator jest dziurawy. O. I teraz będzie walka, żeby coś wykombinować mechanicznie, żeby zamiast tego podwójnego 2 razy 10 000 na 50 V zamontować dwie sztuki inne. Coś będę musiał w tym kierunku pomyśleć. Może zrobię tak jak w Sansui G9000 albo AU919, że otworzę ten kondensator, wyrzucę środek i włożę na przykład tu 2 razy po 10 000 na 50 V w oryginalną obudowę. Tak, żeby zachować oryginalny wygląd, no i nie kombinować z jakimiś eksperymentami, wykonując różnego rodzaju uchwyty do dwóch pojedynczych kondensatorów. Muszę nad tym trochę pomyśleć, jak ten problem rozwiązać. Spróbuję powalczyć z kondensatorem. Otworzę, zobaczę, co da się z nim zrobić. Jeżeli uda się go naprawić, montując mu dwa inne, no to będzie super. Chciałem tak zdjąć ten pierścień, żeby później po zagnieceniu tego aluminium z powrotem go włożyć, nakleić, żeby nie było praktycznie widać, że było cokolwiek robione. No, już czuję, jaki będzie piękny zapach, ale to jest raczej nieuniknione. Zapach elektrolitu nie należy do najcudowniejszego. Taka metoda, po trochu poodginać trzeba, później w miarę wyprostować. Tak, żeby nie zniszczyć tej uszczelki gumowej. Z wyprowadzeniami. Często może być problem z montażem wewnątrz później. Konkretnie chodzi o podłączenie do tych aluminiowych styków elementów z nowych kondensatorów, dlatego że to aluminium jest tutaj oryginalnie nitowane albo jest ono zgrzewane. Natomiast ja takiej zgrzewarki do tego nie posiadam. O, tu już mamy tak trochę w miarę odgięte. Teraz, żeby ta uszczelka wyszła, trzeba to tutaj dosyć prosto profilować na prosto, tak żeby powstał równy cylinder, żeby się dało to otworzyć. Aha, się urwało. I tak jak mówiłem, że tutaj jest to nitowane. Mamy wyprowadzenia z aluminium. I teraz do tego na pewno nie przylutuje niczego.
dwa kondensatory wewnątrz. Jeden tutaj. Drugi mamy taką tulę izolacyjną i siedzi na zewnątrz. Zobaczymy, jak to wygląda po zdemontowaniu. O ile łatwo wyjdzie. No, nie chce wyjść łatwo. Jest dość ciasno wbite. Teoretycznie się trochę rusza. Zaraz spróbuję inaczej. I mamy to. I tradycyjnie ten cały zespół kondensatora jest tam wklejony na taki, jakby nie wiem na co, coś typu jakaś świeczka, coś w tym stylu klejące, tak żeby nie grzechotał oczywiście, bo to o to chodzi, żeby nie latało wewnątrz. Teraz trzeba to z tej puszki oczyścić, przygotować tą puszkę do montażu nowych elementów. Tak samo było w Sansui w kondensatorach owalnych. Zresztą też tej samej firmy Nishiko. Mamy chyba wymiar Fi45x100, więc myślę, że nie powinno być problemu, żeby tu wstawić jakieś dwa inne kondensatory. Jedyne, to trzeba jakiś patent wymyśleć, żeby, no tu jeszcze jest elektrolit śmierdzący zresztą, żeby teraz do tych wyprowadzeń przyczepić okablowanie. Możliwe, że będzie to trzeba zrobić w taki sposób. Usunąć te nity i dać na przykład nowe nity albo śrubki. I w ten sposób rozwiązać problem połączenia pomiędzy tym elementem glutowanym a wewnętrzną częścią, do której będzie możliwość przylutowania lub przykręcenia wyprowadzenia z drugiego kondensatora. Okazuje się, że w moich zasobach nie ma żadnego kondensatora, który będzie pasował, ponieważ jeżeli mam takie, które mają średnicę 35 lub 40 mm, to wysokość mają 50 i już nie jestem w stanie ich tutaj technicznie zmieścić w tej wysokości obudowy, która ma 100 mm, minus mocowanie, minus tutaj grubość tej płyty i tak dalej, więc całość musi mieć nie więcej jak 90 mm. Zamówiłem już pasujące kondensatory, będą za kilka dni. Powiem, że aktualnie ze zdobyciem elementów jest bardzo duży problem. Praktycznie to, co jeszcze 2-3 lata temu było w standardzie do kupienia, dzisiaj jest praktycznie niedostępne. To, co w tej chwili mogę zrobić, to mam przygotowane te dwie płytki, zmontować ramę przednią. Tutaj, jeśli chodzi o tą część, to obwód drukowany poprawiłem, pocynowałem i będę oczekiwał na dostawę potrzebnych do serwisu komponentów w postaci dwóch kondensatorów, które mogę zamontować w tej obudowie, tak żeby zachować oryginalny wygląd wzmacniacza. Składam ten panel przedni, tak żeby tutaj nic nie pourywać i za parę dni powtórka. To, co mi się udało zdobyć, biorąc pod uwagę czasy, które nadeszły od ostatnich 2 lat, mamy coraz większy niedobór komponentów elektronicznych oraz wielu innych rzeczy. W związku z tym, jedyne, co mi się udało zdobyć, to takie kondensatory Sanwa. To jest 10 000 na 63. Problem polega na tym, że większość ma wysokość 50 mm. Mogą być 35, 40, ale są na 50. Ja nie jestem w stanie tutaj zmieścić 2,5. Tu mamy po 40, plus jeszcze złączki, plus jeszcze dekielek i w tym momencie tylko takie mogę włożyć. Niestety Nishikony czy Epkosy i tak dalej są kompletnie niedostępne. Więc będą takie, jakie będą. Na pewno będą dużo lepsze niż to, co było tutaj w środku. Teraz tu przygotowane mam druciki. Czarny, czerwony, jest to 1 mm2.
i można przystąpić do działań. Polutuję to wszystko wewnątrz i zamontuję. Jeszcze muszę jakiś patent wymyślić na to, żeby podłączyć się do oryginalnych wyprowadzeń. Tak to wygląda, ponieważ nie mam jak na razie innej możliwości zdobycia komponentów. Nie jest to jakiś kondensator high-endowy, ale tak jak mówię, na pewno będzie to lepsze niż to, co było w oryginale. I ta przypadłość usterki tych kondensatorów podwójnych w tych modelach Soniaka jest to standard. Bardzo często ta sytuacja występuje. W związku z tym mam kilka tych wzmacniaczy i nie dotykam ich ze względu właśnie na te kondensatory, ale no taki patent będzie chyba tutaj jedynym rozsądnym rozwiązaniem. Także przylutowanie przewodów, następnie połączenie tego i wyprowadzenie na zewnątrz. Takie rozwiązanie: pasa, plus i minus. Teraz to trzeba wrzucić do tego właśnie tutaj pojemniczka. Oj, robi się ciasnawo ze względu na grubość przewodów. No, mam nadzieję, że jakoś to zmieszczę. Dobra. Spróbuję wcisnąć. O, wlazł. Ok. Siedzi sztywno. Tu jeszcze czymś uzupełnię, jakąś gąbeczką. I teraz jaki jest mój patent, żeby coś z tego wyszło. Przez ten otwór tutaj, zaraz to rozwiercę, tą dziurkę, wyprowadzę te przewody i owinę tutaj opiny, tak żeby pasowało do podłączenia. To będzie takie rozwiązanie na naprawę kondensatora filtrującego. Wiertarka i wywiercenie otworu. Tak to sobie wymyśliłem. Mamy tutaj trzy przewody, trzy punkty do podłączenia. Tutaj wyciąłem kawałek gumy, żeby zmieścić jeszcze izolację razem z przewodami. Tu jest pianka. I tak to mniej więcej ma być zrobione. Tu będzie trzeba to wbić. I te przewody tutaj podłączę. I będziemy mieli kondensator zreanimowany. To jest moim zdaniem jedyne słuszne rozwiązanie tego problemu braku oryginalnych elementów. Jeszcze młotek, zaklepanie, wyrównanie tego pudełka aluminiowego. Kondensator zreanimowany. Tak wygląda od drugiej strony. Masa, minus, plus i można zamontować na miejsce. A tutaj namierzyłem przyczynę harczenia prawego kanału. Tak, mi się tutaj coś nie podobało. Dotknąłem lutownicą i zobaczcie. O, pęknięty pad. Centralnie urwany. Nie ma. I to była przyczyna harczenia prawego kanału. Teraz to zostanie tutaj skrosowane i będzie ładnie. Co prawda mogłem go zostawić, ale zrobię w tym miejscu połączenie owijane, połączę z tym padem i będzie ok. Tutaj też ten jest niezaładny. Widać takie załamanie światła. Ale w tym miejscu wszystko wygląda ok. Pierwsze uruchomienie i wszystko działa poprawnie. Praktycznie co jeszcze muszę zrobić? Znaleźć uszkodzoną przeze mnie neonówkę, znaleźć oryginalne nóżki, których brakuje, i w międzyczasie zrobiłem jeszcze jedną usterkę. Tu mamy to, o czym wcześniej mówiłem, tą osłonę od wyjścia selektora czy od selektora napięcia zasilania. Odkręciłem jedną śrubkę, osłona była opuszczona w ten sposób na dół, postawiłem i
zrobiły się dwie osłony. Więc teraz tak, poszukiwanie oryginalnej osłony, a na pewno mam co najmniej ze 2-3 sztuki. Neonówka i nóżki. Następnie ustawienie, mamy tutaj jeden potencjometr, to pewnie będzie bias. I praktycznie wzmacniacz będzie gotowy. Gałki po wymyciu bardzo ładne. Panel przedni bez rysy. I po złożeniu sprzęt będzie gotowy. Tak to właśnie wygląda przygotowanie sprzętu po mojemu. To co mi się udało na szybko znaleźć, to mam neonówkę z całym takim zespołem do podłączenia tutaj. Też od, dokładnie od tego samego modelu urządzenia. I tutaj mam ze starych zapasów TA2650 oryginalne nóżki. Jedyne co trzeba jeszcze zrobić, to dobrać do tych nóżek odpowiednie śrubki i jeszcze poszukiwania tej osłonki. Czasami dobrze być takim chomikiem i trzymać dużo różnych części. I miała być już końcówka materiału. Podsumowanie wykonanych prac. Sprzęt został, jak widać, zmontowany. Wszystko gra ładnie i cudownie. I co się okazuje? Pograłem nim pewnie z pół godziny. Jedna regulacja głośności, druga, trzecia i tak coś. Ten gałka coraz ciężej pracuje. No już tak ciężko, że prawie się nie da nią obrócić. Tu mamy tak. Gałki pracują bardzo dobrze. Natomiast tu trzeba użyć naprawdę bardzo dużo siły, żeby w ogóle cokolwiek poregulować. Na początku, jak ten potencjometr był rozmontowany, dodam, że nie był nigdy niczym smarowany poza fabrycznym smarowidłem, nigdy nie był niczym psikany. Ja też nie rozbierałem osi, dlatego że ten potencjometr miał smar spowalniający na miejscu i jest o tyle trudny do zrobienia, no bardzo trudny moim zdaniem, ponieważ jest zakuty, on jest zanitowany, nie ma tego jak za bardzo nawet przy pomocy tokarki zrobić, ale do tego przejdziemy dalej. I zatarł się. Wystarczyło wykonać ileś ruchów przy regulacji głośności i w tej chwili praktycznie już będzie trzeba użyć chyba jakiegoś klucza, żeby to regulować. W sumie zakończy się to tak, że zablokuje się totalnie oś i nie będzie możliwości żadnej regulacji. Co jest przyczyną takiego działania? Przyczyną tego działania jest przede wszystkim stary, zeschnięty smar hamujący. W związku z tym teraz kolejna robota. Rozkręcenie od podstaw i praca nad potencjometrem. Wracając do tematu pękniętej płytki drukowanej, tak jak wcześniej mówiłem, kondensator jest zamontowany pomiędzy płytką a górną pokrywą. I teraz tutaj mamy na tym kondensatorze naklejki, takie gumowe. I ta pokrywa dociska ten kondensator do PCB. I nawet jeżeli tak tutaj tręgą weźmiemy, tu jest bardzo minimalne wybrzuszenie w miejscu, gdzie jest dociśnięty ten kondensator. I w momencie, kiedy teraz uderzymy, na przykład, automatycznie będzie sytuacja taka, że ta płytka pęknie. Więc pewnie teraz, jak zdejmę tą obudowę, to dam tutaj też piankę, ale trochę cieńszą, tak żeby było na tyle dociśnięte, aby nie była wybrzuszona ta górna blacha. Także tu takie właśnie są szczegóły. Na ten wzmacniacz poświęciłem jak na razie jakieś 11 godzin pracy. Teraz trzeba znowuż go rozmontować i powalczyć następną godzinę do półtorej, aby ten potencjometr doprowadzić do stanu działania. Potencjometr wymontowany. W tej chwili oś już jest na takim etapie, że praktycznie nie jestem w stanie bez gałki tego przekręcić. Tu mamy śrubkę, którą skręciłem. Wszystko wyczyszczone, jak widać. I co mamy dalej z tym zrobić?
Problem polega na tym, że jest zatarty, ale drugi problem jest taki, że tutaj jest zakuty. W tym miejscu i w tym miejscu. I teraz co zrobić, żeby to później złożyć? I tu jest problem z tym rodzajem potencjometru. Aha, tutaj jeszcze jedna rzecz. Tu był odbój, który jeszcze wcześniej był w całości, a w tej chwili się rozleciał. To już jest zupełnie oddzielna bajka. Trzeba będzie zrobić go z gumy. Tak jak to już kiedyś na którymś filmie pokazywałem. Rzeczywiście smar, nawet ten, który się tu znajduje, on jest dość taki, no jeszcze powiedziałbym w miarę lepki. Ale nie do końca. O, lepi się i można skleić tym palce praktycznie. Więc jest na tyle gęsty, że praktycznie zblokował totalnie tą oś. W związku z tym teraz będę musiał to tutaj usunąć. Później w jakiś kolejny sposób naciąć z tej strony i z tej strony, tak żeby to było dalej zablokowane, żeby ta oś nie wypadła. Teoretycznie jest na to jakaś tam metoda. Można by to włożyć do rozpuszczalnika, spróbować ten zjełczały smar, stary, stwardniały jakoś usunąć, ale to nie będzie do końca tak działało, jakbym sobie tego życzył, ponieważ nie jestem w stanie idealnie tam wcisnąć żadnego smaru później. Natomiast wypłukać tego też się nie da do końca. A efekt może być taki, że w momencie, kiedy ten rozpuszczalnik, który się dostanie i chwilowo zmiękczy ten smar, odparuje, to dalej będzie to zatarte. Główną przyczyną tego uszkodzonego elementu i zatar osi jest to, że mamy dwa miękkie materiały. Jeden jest ścieralny i drugi jest mocno ścieralny ze względu na słabą twardość tego. I wytwarzają się tam upiłki, przez co później to się zaciera. Jeżeli to byłoby wykonane z mosiądzu na przykład, lub z twardego aluminium, jakiegoś stopu, a to z miękkiego, praktycznie do takiej sytuacji nie dochodzi. Ale w przypadku, jeżeli mamy dwa identyczne materiały miękkie, tak się właśnie to kończy. Teraz trzeba to wszystko rozmontować. Także przy okazji jeszcze będzie możliwość wykonania nowego plastikowego czy gumowego odboju, który ogranicza ruch potencjometru. Jak sobie poradzę z usunięciem tego kawałka aluminium? Przy pomocy takiej małej frezarki i odpowiedniego freza. Chodzi o to, aby usunąć jak najmniejszą ilość materiału. W jakichś komentarzach ktoś kiedyś pytał, co to jest za urządzenie. Jest to frezarka dla protetyków do stomatologii. Maraton N7 i te frezarki są, ja ją mam już jakieś 20 lat i one są do dzisiaj produkowane i można je nabyć. Także z tym nie ma problemu, nic się praktycznie w nich nie zmieniło. Zmienił się tylko ten wygląd obudowy. Ma do tego w komplecie pedał jeszcze do obrotów i tu mamy zmianę obrotów lewo-prawo. Całość jest bardzo dokładnie wykonana. Wszystko w stali nierdzewnej. Łatwo się demontuje do czyszczenia, do serwisu. Tu mamy głowicę, łożyska. 2,35 mm frezy do tego się stosuje. Dostęp do silnika również bardzo łatwy. O. To wszystko można rozmontować, odkręcić, wymontować szczotki. Wykonanie naprawdę bardzo ciekawe. Tak jak powiedziałem, mam to już ze 20 lat co najmniej. Kiedyś kupiłem dwie takie frezarki, jeszcze jedna jest w zapasie. Nie wiem, czy w tej nie wypadałoby już łożysk wymienić.
po tylu latach pracy, ale jak na razie nie narzekam. Stal nie odzewna, nic tutaj nie zardzewieje. Można normalnie wyjąć tą głowicę i pod wodą umyć. Montaż freza czy wiertła w ten sposób. Wychodzi nam troszeczkę tutaj ten uchwyt szczęki. Wkładamy tyle, ile potrzebujemy i zaciskamy. Maszyna ma również regulację obrotów, jak również ma przeciążeniówkę. W momencie, kiedy jest za duże obciążenie silnika, powinno się tutaj, o, już jest zabezpieczenie, wtedy musimy wyłączyć, włączyć i możemy pracować dalej. I tu jest jeszcze przełącznik na pracę z pedałem lub bez. Z tyłu jest złączka do zewnętrznego sterowania. Tak to funkcjonuje. Polecam, bardzo fajna rzecz. Na pewno lepsza od Dremela, wygodniejsza w użyciu. Jedyna wada to jest, że frezy mają mieć 2,35 i tu nic innego nie zastosujemy. Zobaczymy, czy da się to teraz rozmontować. Wybrałem tyle, ile teoretycznie powinno wystarczyć. O, jest. Już jest zdjęte. No i teraz trzeba by wypchnąć tą oś, a ona... O. Całą siłą naciskam. Nie chcę nawet wyjść. Tak się to wszystko zaklinowało. Obraca. O, wyszło. No i ewidentnie aż się błyszczy. Zatarte to czarne, to jest wydarte aluminium. A smar praktycznie to już jest lepik. To się nawet jak klej zachowuje. Trochę rozpuszczalnika. Czarne, to mamy proszek aluminiowy. To są takie sytuacje, które ciężko czasami przewidzieć. Widzicie, co się dzieje? Już działa poprawnie. Teraz odpowiedni smar, który nadaje się do smarowania metal-metal. Ponieważ nie wszystko do wszystkiego możemy zastosować. Tu przy okazji jeszcze trzeba usunąć te stare skawalone. No to dosłownie można skrobać. To już ciężko nazwać smarem. Potencjometr zmontowany. Pracuje prawidłowo. Nie użyłem tutaj smaru takiego najgęściejszego, czyli numer 4. Dałem tutaj smar chyba numer 7 z mojej oferty. Jest to nowy smar. Do smarowania plastik-plastik, plastik-metal i metal-metal. Akurat po zastosowaniu czwórki było tak gęste to wszystko, że aż było też ciężko tą gałką obracać. To, jaki smar zastosujemy, czy to będzie smar gęściejszy, czy rzadszy, zależy również od osi. Dlatego, że w niektórych potencjometrach, tak jak w tym przypadku, od tego miejsca aż tam głęboko, oś jest po całej długości identycznej średnicy, więc powierzchnia tarcia jest ogromna. W niektórych sytuacjach, jeżeli mamy tuleje na przykład o długości 10 czy 15 mm, to oś jest sfrezowana, stoczona i na przykład ma tylko grubość taką jak średnica tulei na długości przykładowo 5 mm. Wtedy należy zastosować smar bardzo gęsty i bardzo lepki, żeby ten opór był wyczuwalny. Więc zastosowanie smaru zależy też od konstrukcji potencjometru, jak również od wielkości gałki. To już jest dobór indywidualny. Teraz to zamontuję i wzmacniać będzie można ponownie przetestować. Kilka informacji porządkowych
dotyczących komentarzy nie tylko na YouTubie, ale również dotyczących komentarzy na Facebooku. Dziękuję wszystkim, którzy pozytywnie oceniają moją pracę. Mam nadzieję, że cały czas tak będzie. Staram się non-stop doskonalić swoje techniki serwisu. Jak również dziękuję tym, którzy poprawiają moje jakieś tam błędy i czasami są nawet bardzo ciekawe, pomocne informacje, co można poprawić w danych czynnościach serwisowych. Natomiast trollom dziękuję, szczególnie trollom, którzy krytykują pewne działania na Facebooku. Przede wszystkim są to działania takie, na przykład jak: co to jest za renowacja, jak nie wymieniłeś wszystkich kondensatorów? No dobrze, to jak kupisz używany samochód, to wymienisz szczelkę pod głowicą, bo na pewno się zepsuje. Jeżeli coś jest sprawne, to tego z założenia nie wymieniam, żeby nie robić kosztów. Wymienię wszystkie kondensatory, jeżeli będę sobie tego ja życzył, bo uważam, że sprzęt jest tego warty, jak również wymienię wtedy, kiedy użytkownik wyda takie, że tak powiem, zalecenie dotyczące serwisu i jego urządzenia. Kolejna kwestia dotyczy cen urządzenia. Jeżeli taki wzmacniacz kosztuje przykładowo jakąś tam kwotę na internecie w stanie gdzieś tam podrapanym i tak zwanym działającym, następnie ja wystawię takie urządzenie, gdzie koszt remontu jest bardzo wysoki. Sami możecie ocenić, ile godzin jest na to potrzebne, ile pracy nieraz i również elementów. W przypadku tego wzmacniacza to jest około 11 do 12,5 godziny pracy. Non-stop praktycznie. Jaki może być koszt serwisu takiego urządzenia? I teraz, jeżeli ja wystawiam takie urządzenie za cenę, przykładowo w tym przypadku dwukrotnie wyższą niż jest ono dostępne u konkurencji, to otrzymuję komentarze bardzo brzydkie, gdzie również są użyte niecenzuralne słowa. Jeżeli komuś się coś nie podoba, to przynajmniej bardzo bym prosił o powstrzymanie się od tego typu komentarzy. Skwituj to inaczej. Jeżeli Cię na coś nie stać, to przynajmniej nic nie wypisuj. Tu jeszcze brakuje mi jednej rzeczy do tego wzmacniacza, tej plastikowej osłonki, którą niestety połamałem. Ją gdzieś mam, ale jeszcze muszę poświęcić kolejne co najmniej pół godziny czasu na to, żeby to znaleźć. Ponieważ mam bardzo dużą ilość elementów, te elementy są w większości posortowane, na przykład jak tranzystory czy potencjometry, na potencjometry obrotowe, suwakowe. Później są posortowane na danych producentów, oddzielnie są gniazda RCA, gniazda słuchawkowe, gniazda głośnikowe itd., itd., radiatory, gałki posortowane na producentów, na modele, ale takie elementy niektóre mechaniczne, jak części obudowy, pokrywy czy takie detale osłonki, to już są w jednych dużych pojemnikach i wiąże się to z tym, że trzeba teraz poświęcić sporo czasu na to, żeby to znaleźć. Tak się prezentuje maszyna po zrobieniu. Jest w stanie praktycznie perfekcyjnym, gdyby nie tutaj zadrapania na tych boczkach w tym miejscu i tutaj od góry. Natomiast boczki są elementem wyposażenia dodatkowego i nie muszą być w tym zestawie. Testy końcowe zakończone powodzeniem. Nic nie trzeszczy, nic nie przerywa, wszystko działa perfekcyjnie. Dzięki za obejrzenie. Proszę Was o łapki, subskrypcję i udostępnianie dla zasięgu. Cześć.